Nowa Prawica, proszę. Lech Walicki, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, na polskiej scenie politycznej można zaobserwować takie zjawisko jak tak zwane zmienianie tapety, prawda? Teraz ostatnio spod upadającej Platformy Obywatelskiej wystąpiło kilku posłów, prawdopodobnie założą nową partię. Wcześniej grupa posłów z PiS-u założyła Solidarną Polskę, jeszcze wcześniej inna grupa posłów z PiS-u założyła PJN. I takich przykładów można by mnożyć. Można podejrzewać, że wszystko jest po to, żeby utrzymać się jednak na tej scenie politycznej. Jednak szczerze trzeba powiedzieć, że nikt tak dobrze nie zmienia tapety jak pan. Pan jest w tym genialny, ponieważ pan przy okazji również zmienia poglądy. Nie. I co łatwo można wykazać. Pan mówi, żeby nie opisywać ludzi po tam jednym przykładzie, tylko ogólnie do nich podchodzić, no dlatego postaram się może w miarę ogólnie o tym powiedzieć. No otóż już było tu wcześniej wspomniane, że był pan wydawcą katolickiego tygodnika Ozon, ale nie było powiedziane, że właśnie w tych czasach na okładce tego tygodnika był propagowany słynny znak zakaz pedałowania. Teraz było jest pan zagorzałym antyklerykałem i propagatorem wszelkiej inności. Druga rzecz, no wcześniej był pan wolnorynkowym przedsiębiorcą, biznesmenem, tak? A teraz jest pan, można powiedzieć, ekonomicznym ignorantem pokroju Piotra Ikonowicza i zaczyna pan mówić zupełnie inną retoryką. Ja myślę, że pan po prostu ma smykałkę biznesmena i nigdy nie przestał pan nim być. I tak jak kiedyś pieniądze leżały na ulicy, tak teraz, cytując pana, władza leży na ulicy i pan po nią sięga. Oczywiście, zaraz mi pan powie, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Wobec i tego, Korwin-Mikke. Ja chciałbym... dwa przykłady. Dobrze, załóżmy, że krowa i Korwin-Mikke. Natomiast chciałbym zapytać, jakie zwierzę wobec tego zmienia je tak często i tak diametralnie? No odpowiedź się nasuwa, że inne zwierzę popularne, hodowlane. Nie chciałbym tu mówić jakie. Ale skoro było pytanie, rozumiem do posła. Mam szansę odpowiedzi? Tak, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Otóż tak, oczywiście poglądy trzeba zmieniać. Każdy z nas zmienia poglądy i pan na pewno zmieniał poglądy i wszyscy z nas zmieniamy poglądy, bo świat nam przynosi wyzwania, które zmuszają nas... W postaci wyników ankiet i sondaży. Ja panu nie przeszkadzałem. Które zmuszają nas do refleksji na temat swojego postępowania, obrazu świata. Zresztą postęp nauki, cała kultura europejska jest oparta na ciągłym podważaniu wiedzy, którą już mamy. Nie można być Europejczykiem, jak się nie kwestionuje tego, co się kiedyś uznawało za pewne. To jest sens bycia Europejczykiem i każdy z nas musi codziennie niemalże podejmować się takiej refleksji. Po pierwsze. Po drugie, przy kilku głównych nurtach dotyczących społeczeństwa otwartego, obywatelskiego, nawet w tym czasie, w którym wydawałem Ozon, choć przypomnę, że wydawanie gazety, a utożsamianie się z poglądami redaktorów tej gazety, to czasy raczej PRL-owskie, a nie po 89 roku. Wydawca w dzisiejszym świecie nie musi, nikt nie zmusza pana redaktora, żeby miał takie, a nie inne poglądy, tylko dlatego, że jest właścicielem tej czy innej telewizji. Te czasy pan się redaktor skończyły. Jest właścicielem tej telewizji? Nie, ale był, to ja bym ktoś, chętnie z nim porozmawiał. Ja nie pisałem artykułów. Pan nie rozumie, albo nie chce pan rozumieć. Ja nie pisałem artykułów w Ozonie. Ma pan jakiś mój tekst w Ozonie? Nie było żadnego. Bo nie... Ale tak mi dopomóż Bóg, jednak nie, pan bo to była przysiędzę. Gazeta, którą ja tylko finansowałem. Ale tak, po drugie, mi dopomóż Bóg. Ale społeczeństwo otwarte, społeczeństwo obywatelskie, nawet w nauczaniu Jana Pawła II, do czego pan pije, znajdzie pan w tamtej fazie, w 2004, 5, 6 roku, bardzo silne oczekiwanie właśnie, że to nauczanie będzie jednym ze sposobów, w jakim Polska zbuduje społeczeństwo otwarte i obywatelskie. To się okazało nieporozumieniem. Nie ma tej generacji od P2, proszę pana, nie ma tego sposobu tylko myślenia. Powiem, dlaczego teraz, ja tak się oburzam? Ale czekaj, sekundę, moment. Po drugie, wie pan co, jest tak. Fundacja, Fundusz Kapitału Lokalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego, Kolegium MCS w Biłgoraju, dziesiątki instytucji, które ja tworzyłem będąc przedsiębiorcą, kierując się tą samą zasadą, że w Polsce brakuje kapitału społecznego. I czy to było pisane z pozycji takich czy innych, zawsze temu towarzyszyło wspólne właśnie przekonanie, które wyniosłem jeszcze z pierwszej Solidarności z roku 80. W Polsce jest dużo zawiści, niechęci i trzeba to przełamać. Powtarzam właśnie. Powtarzam to, co mówiłem wcześniej, tak? Jak wcześniej dla pana pieniądze leżały na ulicy, tak samo teraz władza leży na ulicy. I jeszcze wracając do tematu, bo było pytanie o partię, o nazwę partii. No nie mam pomysłu na nazwę partii, natomiast już kiedyś zaprezentowałem tutaj pomysł na wasze logo, którego pewnie też jeszcze nie macie. No i chciałbym przypomnieć, bo uważam, że jest wciąż aktualne i na pewno będzie jeszcze długo. Uwaga, chorągiewka. Pan ma takie zamiłowanie do różnych znaków drogowych, więc myślę, że się spodoba i będzie taką jakby konsekwentną kontynuacją. A co? I pan uważa, że chorągiewka odchodzi z partii władzy, oddaje mandat i zaczyna od początku. Tak, chciałbym tak, widzieć
Korwin-Mikke, który oddał mandat i założył wszystko od początku. Chciałbym widzieć miejsca już w tej partii. Widzieć Gowina, który to zrobi. Wszyscy, pan słusznie wspomniał, Gowin odchodzi, Kurski odchodził, Kowal odchodził z Pancyliuszem, odchodzą, zabierają iluś posłów i liczą, że na ruinach jakiejś jednej partii zbudują nową partię. Tym się Janusz Palikot różni od Korwin-Mikke i w nowej formacji GO-GO, czyli Gowin-Godson i wszystkich innych formacji. To się, proszę pana, podobało. Tak samo jak się podobało, jak pan skrytykował koleżankę z partii Nowicką. To, wtedy się to podobało. Teraz się podoba to, że pan przeprasza, czyli pan z minusa zrobił dwa plusy. Pan uważa, że nie warto przepraszać, to tym się różnimy. Ja uważam, że zawsze warto przepraszać. Młodzi demokraci, proszę.